Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gary Kasparow kontra Wasilii Iwanczuk. Trochę klasyki wraca na kanał szachowy. Moi drodzy, tutaj przedstawię fantastyczne zachowanie na szachownicy właśnie Kasparowa. No, to jest gość, którego powinni znać w zasadzie wszyscy. Oczywiście analizuję to troszkę pod kątem treningowym, rozwojowym. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, ale też wyciągniecie jakieś wnioski dla siebie. Niesamowita gra, niesamowite umiejętności obydwu szachistów. Zapraszam serdecznie. Działo się. Otóż Kasparow rozpoczął ruchem d4. Skoczek f6 ze strony czarnych c4. Posunięcie c6 i Iwańczuk. Skoczek c3. Posunięcie d5. No bez kozery. Ja również preferuję ruch d4, ale to wszystko wynika z tego, że naśladowałem Kasparowa i on oczywiście grał też ruch e4, ale d4 to też było w jego zanadrzu i fantastycznie grał w te szachy. Można było się zainspirować i próbować naśladować, co oczywiście tutaj analizując tę partię zachęcam Was do tego, żeby też tak było. Głównie kieruję tutaj swoje słowa do młodych zawodników, ale nie tylko. Goniec G5, moi drodzy, tutaj powstaje wariant Botwinnika, bo czarne zbiły na C4, no i ruch E4. Bardzo, bardzo ostry wariant. Bardzo dużo wariantów tutaj pobocznych się znajduje. E4, już tłumaczę. Posunięcie E4, białe chcą wybić tu. Ok, czarne grają B5, zachowują pionka i Kasparow gra E5. No i ktoś by powiedział, że już zdobywamy figurę. No nie, nie zdobywamy figury absolutnie, bo jest ruch H6. No i tu Kasparow idzie gońcem na H4, cały czas trzyma związanie. Jest ruch G5. No i skoczek zbił. Powstaje też tutaj taka ciekawa pułapka, której nie polecam, bo ona rzadko kiedy wchodzi, choć udało mi się kiedyś nawet arcymistrza ograć w tej pułapce, bo jak tutaj byśmy zbili i przeciwnik by zbił, to mamy skoczek E5. Dosyć szybko narzuca się takie zagranie jak skoczek D7, czy goniec B7 na przykład. Wtedy strzałkę robimy tutaj. No i okazuje się, że są widełki. Jedyną najlepszą opcją to jest bicie tutaj i zdobywamy po prostu jakość, więc białe mają bardzo dużą przewagę i jeszcze jest hetman H5. W momencie, gdy tutaj zbije teraz król, no to jest hetman na H5 i też partia powinna się, szybko skończyć, z uwagi, że nie można bić, bo zdobywamy hetmana. A jak król G8, to tutaj dajemy bardzo szybko mata. Więc no to jest też taki myk, ale no wiadomo, że zawodnicy wiedzą, jak tutaj grać na tym poziomie. Kasparow zbił skoczkiem, co jest najlepszym zagraniem w tej pozycji. Skoczek na D7 i pionek odbił po prostu skoczka. Bardzo różna struktura pionków, więc to na pewno świadczy o tym, że pozycja jest ostra i będzie dużo się na pewno działo. Goniec B7 ze strony czarnych. No i jeżeli ktoś nie wie, jak tutaj reagować, no to ta partia na pewno w tym pomoże. Słuchajcie, G3. Nie boimy się w ogóle czegoś takiego, jak tu, że nam goniec będzie patrzył na wieżę, bo tutaj działają konkrety. C5 oczywiście poszło i tego się na pewno spodziewamy, ale jest D5. I okazuje się, że białe są ok. Tu się nic złego nie dzieje. I teraz tak, ktoś by powiedział, a gram B4, atakuje skoczka, który tutaj broni. No właśnie. Okazuje się, że ruch B4 jest fatalnym posunięciem. Też trzeba wiedzieć, jak się zachować. I uwaga, najlepszym ruchem jest goniec C4. Jeżeli teraz czarne by zbiły na D5, no to skoczek odbija, jest świetnie. Na przykład. A jeżeli będzie bicie skoczka, to jest strzałka na, na E6. I tutaj grozi mat na F7 w jednym ruchu. Więc no, nie mogą sobie czarne pozwolić na bicie wieży. Najlepszym odejściem jest teraz taki ruch, no ale tu jest oczywiście bicie, czyli odbicie figury. Jeżeli odbije hetman, to prosta roszada i za chwilę wchodzimy wieżą. Wieża już nie jest atakowana. A jeżeli czarnym by się zachciało zbić jeszcze jednego pionka, to hetman e2 i czarne mają ogromne kłopoty, bo za chwilę wchodzi wieża, odbijamy pionki. Tu są związania nie do odparcia. Dobrze, wróćmy dalej. W partii Iwanczuk zbił na F6 i goniec G2. Wzmocnienie centrum oczywiście. No i tutaj goniec zagrał na H6. W momencie, gdyby pionek zbił na D5, słuchajcie, no to jest opcja szacha i robi się bardzo niebezpiecznie, bo po takim ruchu zdobywamy figurę. W momencie, gdy król by odszedł na D7, no to po prostu zbijamy skoczkiem i jest totalna burza na szachownicy, tylko tutaj w tej sytuacji skierowana w stronę czarnych i to czarne mają ogromne problemy. Otwarta linia, król w centrum. Samo przez się widać, że tutaj ta pozycja się sypie kompletnie. Goniec zagrał na H6 w tym układzie. Kasparow
Zbił skoczka, który pilnował bardziej na d5. No, skoczki są bardziej nieprzewidywalne, więc to jest niedziwne. Hetman zbił na f6 i po prostu roszada. Rozwój jest ważny, król się dobrze schował i długa roszada ze strony czarnych. Przyznacie, że pozycja jest bardzo, bardzo złożona. Jednak tutaj następuje bicie. Co ciekawe, ta pozycja nie jest jakaś wygrana białymi czy wygrana czarnymi. Ona jest taka mniej więcej równa, chociaż białe na pewno mają jakieś tam fajne perspektywy. Bardzo dokładnie trzeba grać. To się łatwo oczywiście zawsze mówi, ale też no, warto poanalizować. Słuchajcie, tutaj w tej sytuacji, jeżeli nastąpiłby ruch A6, to skoczek by wrócił i białe by skosiły tego pionka i trzymały dalej centrum. Więc Iwańczuk poszedł na zadymę i zbił pionka. Skoczek na A7 z szachem, król B8 i skoczek wrócił, bo skoczek tam za wiele zrobić już nie mógł. Plus czarnych jest takie, że te pionki są mega silne. Jak w pewnym momencie te pionki zaczną ruszać, to będzie ciężko je zatrzymać prawdopodobnie. Goniec zagrał na G7 w tej sytuacji. Możliwe, że to jest strata tempa. Tutaj może hetman powinien zagrać na A6. Bardzo ciężko powiedzieć, jakie są ruchy najlepsze. Ten ruch na pewno na B2 byłby bardzo słaby z uwagi na hetmana 4. I za chwilę tutaj wchodzi wieża i jest masakra. Poza tym też grozi ruch hetman A7. Więc w tym układzie po gońcu na G7 nastąpił ruch A4 i cały czas patrzymy to, że tutaj hetman może zbić. Jeżeli zbije, to wieża B1. Oczywiście już nie wchodzi hetman, ale otwiera się linia. No i po odejściu hetmana na przykład na F6 z powrotem jest A5. Nawet jak hetman zagra tutaj, to skoczek A3. Łatwo się to mówi, ale otwieramy pozycję. Zwróćcie uwagę, że nie można zagrać D4, bo jest strzałka na B7. Skoczek zawsze asekuruje tu C2, to przy okazji, ale się otwiera po prostu linia, jakaś wieża B6 i hetman B1 zrobi na pewno robotę. Więc tutaj na pewno byśmy naciskali na wolnej linii. Po A4 czarne zagrały hetmanem. No prosta sprawa, chcemy dać mata. No to H4 gra Kasparow. Goniec F6. Hetman z gońcem zamienili się na miejsca i teraz goniec celuje oczywiście w pionka, żeby go uderzyć. Hetman zagrywa na E1. Zobaczcie, Kasparow bardzo dobry ruch zagrał. Znaczy najlepszy w pozycji w ogóle, ale to jest prosty plan. Bardzo prosty plan. Chcemy wejść hetmanem na A5 i nie ma jak temu przeszkodzić. Iwańczuk zbija i hetman A5. Nie zawsze to, co jest do zbicia, to trzeba zbić. Oczywiście, jakbyśmy tutaj zbili, mogłyby się zrobić spore problemy, bo to czarne miałyby możliwość grania oczywiście na inicjatywę i pewnie, że tutaj białe się wybronią, na przykład ruchem F3 bronimy, ale trzeba by było przyjąć pozycję już defensywną, a to nie jest jednak w naturze Garego Kasparowa, rzecz jasna, więc on sam wolał atakować. Goniec wrócił na E7, no i tu nastąpił szach, król wrócił, szach, król wrócił, znowu szach, król zagrał na A8. Oczywiście, Kasparow tutaj ma remis, wieczny szach w tej sytuacji, ale pozycja jest wygrana białymi. I tej wygranej trzeba poszukać. No i teraz prosta sprawa. Tutaj grozi mat, trzeba się od tego mata uchronić i ruch bardzo przyjemny z pożytecznym, wieża na E1, bo król ma zawsze ucieczkę na F1, atakując gońca. Goniec D6 i hetman B6. Tutaj jakbyśmy na przykład zagrali hetmanem z szachem i król by odszedł na B8 i hetman A7, tylko Kasparow miałby większe szanse po hetman król C8, A5 i A6 grozi. Przykładowo po goniec na C6 nastąpiłby fantastyczny ruch, który daje możliwość zwycięstwa. Jakie to posunięcie? Oczywiście zawsze sobie, słuchajcie, można zatrzymać materiał, spróbować znaleźć. Jest to ruch wieża E7. Kapitalne zagranie. Nie można zbić, bo mat. Nie można zbić, bo mat. Więc wieża jest zatruta tutaj w tym wypadku. No oczywiście można się zasłonić wieżą. Wtedy dziab. Ciap, ciap, że tak powiem. Bicie tutaj, bicie tutaj. Hetman A8. No i chcemy zdobyć wieżę. Po zasłonie hetmana, hetman D5. I pozycja jest kompletnie przegrana czarnymi. Kompletnie. Pionek uciekający. Tutaj pionki wiszą. Król bezpieczny, jego król niebezpieczny. Znaczy w niebezpieczeństwie, mówię o królu czarnych. Po hetman B6 w tej sytuacji goniec wrócił na B8. No i wymiana hetmanów oczywiście dobrze jest wymienić czasem hetmany, ale nie w tym wypadku, jest A5. Bardzo ładny ruch. No po tej wymianie wygrywają bardzo szybko białe. To już widać gołym okiem, więc czarne nie mogą tego hetmana zbić. Wieża na D7 zostało zagrane i teraz Kasparow zagrywa niesamowite posunięcie. Słuchajcie, zadanie dla Was, jak zagrać tutaj białymi, żeby tę pozycję wygrać. Oczywiście to się partia nie kończy w 3 ruchy jeszcze, ale niesamowity ruch. Uwaga, wieża E8.
odciągnięcie figurki. Jeżeli wieża zbija, no to proste jest, że zbijamy hetmana. W momencie tym, gdyby tutaj było bicie, no to też zbijamy i też szybko wygrywamy. To jest, myślę, że bardzo proste. W tym układzie hetman dał szacha, król f1. No i tutaj jakby wieża teraz zbiła na e8, to bardzo szybko wygrywamy białymi po a6. Nie ma jak się bronić kompletnie, temu gońcowi jest ciasno. I wybijamy to zawsze z szachem. Więc tutaj wygrywamy błyskawicznie. Nie ma jak się bronić, można się dokładnie przyjrzeć, jeżeli ktoś jeszcze tego nie dostrzega. W tej sytuacji jednak Iwańczuk zbija gońca, co ciekawe. Bije król i d4. No i to jest dosyć sprytne, z uwagi na to, że jakbyśmy na przykład uciekli tutaj, no to dostajemy mata białymi. Po ucieczce na f1, wieża bije na e8 i ta pozycja również jest białymi teoretycznie wygrana, ale już nie tak łatwo. Tutaj by trzeba by było bardzo dokładnie grać, na przykład po takim ruchu goniec f3 i białe musiałyby się bardzo tłumaczyć. W sumie też określenie, czy to jest wygrana białych, to jest bardzo trudne. Ciężko naprawdę mi to tutaj stwierdzić jednoznacznie. Na pewno czarne miałyby szansę nie przegrać tej pozycji. Po biciu na b7 to jest najlepsze rozwiązanie ze strony białych. Wieża odbiła i wieża odbiła. Jakoś więcej mają białe, ale uwaga, pionki czarnych są nadal bardzo niebezpieczne. Nastąpił ruch a6. Najprostszy ruch, szybka kontra a7 grozi. Ale król a7 blokuje. No i teraz wieża f8. Wieża f8, moi drodzy, i tutaj nie ma jak się przed tym bronić. Wieża zbiła na b2. Wieża f7, król wrócił. I a7. W tej sytuacji Iwańczuk poddał partię, wygrały białe. Tutaj nie ma co grać po odejściu na przykład gońcem na d6. Jest wieża d7 i grozi już ruch kończący na d8. Więc tutaj na przykład jakby nastąpiło c3, to dajemy też ładnego mata. Za moment, znaczy król odbija, przepraszam, nie mata, ojejku, mata. Sorry, bicie i tutaj wieża e1 i grozimy już matem, więc jest bardzo niebezpiecznie. Jeżeli na przykład król by uciekł, no to tutaj wieża c1 i też się bronimy po takim ruchu wieża d7. Więc wieże zatrzymałyby te pionki bez problemu, a pion uciekający na pewno da radę. To też warto wiedzieć, jak tu by się można było zachować. W momencie, gdyby tutaj goniec zbił od razu, to też powstają podobne rzeczy. Wieża bije, król b8, wieża a d7. Grozi mat, więc trzeba uważać. Po odejściu królem można dać szacha i tak naprawdę wygrać tę pozycję bez żadnego problemu. Tutaj chodzi o to, że na przykład taki ruch też by dawał radę, bo na przykład d3, zbijamy d2 i wieża d7. Po prostu z tyłu te pionki są przez wieżę kontrolowane. Moi drodzy, pozycja zakończyła się dokładnie w tym momencie. Myślę, że partia ładna, pouczająca, ostra, pokazująca też, że pewne ruchy można było przeoczyć, na przykład ruch wieża e8, jak pamiętacie. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć.